Ta 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 ta, Ferrari jest ze mną, będzie mnie leczyć cały dzień, zajebisty ziom z niego. Dobra, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Kruszakus, któż by inny. Gram sobie w końcu w Battlefield Heroes, od kilku dni nie było Battlefield Heroes na kanale, od prawie tygodnia nie nagrywam Battlefield Heroes, bo przez cały czas grałem sobie w BFA 3. No ale po dzisiejszych failerskich, a czy nie failerskich, po prostu mało ekscytujących rundkach postanowiłem, że powrócę do swoich korzeni, czyli do gry w niegdyś najfajniejszą strzelankę na całym świecie, czyli do Battlefield Heroes. Pewnie będę lamił całkowicie. Wiecie, sraczka te sprawy, no wiecie jak to jest, tak mówi leniwy, prawda, sraczka te sprawy, no kurczę, niskie poziomy, nie będę lamił na niskich poziomach. A czy będę lamił na wysokich poziomach, po prostu nie lubię grać na niskich poziomach. To jest takie trochę, no wiecie, no nudne, a ja wiem, prawda. Większość tych naszych youtuberów, tych wszystkich i tak dalej, którzy zajmują się BFH, teraz nagrywa na niskich poziomach. Ja postaram się właśnie trzymać poziom. Nie będę czegoś takiego jak na przykład ostatnio pewien większy youtuber, który ma tam kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, który nagrał nawet nie wiem jak to do końca określić, bo no nie wiem, po prostu w ogóle nie będę tego komentował. W każdym razie, ja postaram się podtrzymać tu poziom, pograć troszeczkę na wysokich poziomach. Pomimo tego, że po prostu mój cel nie do końca dzisiaj się ten realizuje, tak abym sobie tego życzył, to lepiej nagrać na wysokich poziomach i pokazać jak to mniej więcej wygląda i może wyglądać, aniżeli bawić się na jakichś niskich, kurczę, oj, niż bawić się na niskich i po prostu nic z tego ciekawego nie wychodzi wtedy. Wow, panie komandos, jesteś tam jeszcze? Jesteś! Wytyfy! No fajnie, dobra. Panie Pacy, co ty, ziomek, próbowałeś w ogóle tutaj tworzyć, nie? Nie, dobra, Ferrari, tam nie pójdziemy. Ej, lol, to można z tego strzelać. Jaka jazda? Lol, jak on to robi? Ja chcę, żeby on mi pokazał. O, dobra. Tylko pomożemy tutaj koledze. Uda się to wygrać? Chyba nie do końca. Ale właśnie, słuchajcie, mówiąc o tych youtuberach, no brawo, zajebiste posunięcie, ziomek, naprawdę trzeba ci po... Winszuję. O, fuck! Uda się go trafić? Udało się! Ojajajajajajaj! Dobra, szybko uciekamy, mam tylko 11 hapsów to nie jest zbyt dużo. O, Ferrari, całe szczęście, normalnie, to jest mój wybawiciel. Odnośnie youtuberów zajmujących się BFH, ostatnio wpadło mi tak w ręce bardzo, a czy no w ręce, no w internetowe moje ręce, wpadło mi bardzo ciekawe intro, info, od Merwo, czyli zajmowałem mu w sumie pomysł, no narzekam, ale troszeczkę zajmowałem mu temat na odcinek, ale Merwo zorientował się, że Rock Alone 2K ma, proszę was, bardzo ciekawą postać na swoim koncie, mianowicie ma on Gunnera na 25 poziomie, tylko że ilość expa, którą ten Gunner posiada, tak w sumie bardziej pasuje do poziomu, może nie wiem, 5, 6, coś koło tego, może max, no dobra, maksymalnie 6 powiedzmy poziomu, bo tam jest w sumie kilkanaście, czy tam może kilkadziesiąt killi, nie za dużo. Pomimo tego jest to ma aż 25 poziom, czy jest to jakiś bug? Nie, proszę was, nie jest to żaden bug. Widziałem takie rzeczy już znacznie wcześniej, u ludzi, którzy zajmowali się właśnie developowaniem Battlefield Heroes. Czyli tacy, którzy na przykład nie grali specjalnie w Battlefield Heroes, bo wiadomo, że ludzie z EA, znaczy z Easy, za bardzo w BFH nie grają. No, tak bardziej to są takie. O, ładny kryt na czołgu, wytyfy. Aha, zapomniałem, że mam super bazukę. Ludzie, którzy zajmują się właśnie Battlefield Heroes, specjalnie w tę grę nie grają, no i to każdy wie. Tylko po prostu jak trzeba coś tam sprawdzić, nie wiem, jakieś abilitki, jakieś inne duperele, to sobie edytują postać tak, żeby miała, nie wiem, no 30 poziom i z miejsca mogą sobie właśnie takie rzeczy sprawdzać. I prawdopodobnie podejrzewam, że Rock Alone 2K dogadał się z Easy, albo oni udostępnili mu po prostu coś takiego, żeby on sobie, nie wiem, na czas najwyżej nagrywania komentarza nabił sobie delikatnie poziom i pokazał jak to wygląda. Może zrobimy mu po prostu taką małą przysługę, taki malutki bonusik dla niego, nie wiem do końca, ale jedno jest pewne, no prawdopodobnie miał jakiś kontakt właśnie z Easy w sprawie nagrywania BFH i tak to delikatnie pewnie przebiegało, może, no cholera, jasno zginąłem. Na to czekaliście, prawda? W każdym razie, tak się zastanawiałem, prawda, Rock Alone 2K. 2K, może dostał 2K w łapę, żeby nagrać komentarza z BFH te 2 lata temu. Cholera wie, prawda? Dobra, to będzie dobry ten tytuł na komentarz, nie? Rock Alone 2K w łapę. Lepiej, żeby nie miał ten 2K w łapie, prawda? Nigdy nie chciał mieć kolesia, który ma jakieś 2000 cm w łapce. To by była masakra. On nie jest aż tak napakowany. Na pewno ma napakowany portfel, no w końcu przecież, kurde. Jeden z największych let's playerów w Polsce, jakby nie było. O, tamten kurczę normalnie śmiga gdzieś tam w przestworzach, wytyfy.
Dobra, skoncentrujmy się może na gameplay. Znaczy nie, wiecie co? Właśnie się zastanawiam, jaka jest wasza opinia odnośnie tego, że o, zajebiście mam flagę. To w takim razie nie. O, będzie jakiś balistik? Nie, cholera, nie udało się. Nie wypuszczę flagi z łap, bo szczerze powiedziawszy, nie bardzo mi się widzi to, żebyśmy kończyli rundę. Trzy flagi. Nie. To musi być 10. Oj, to musi. Już myślałem, że to jest jeden z ich mandosów. To nie był jeden z ich mandosów? Zajebiście. W ogóle, kurde, jaki mam wynik, nie? Zaraz sprawdzimy. 18 na 1. No nie, nawet nie najgorzej. A ten zginie? Chyba nie. Ale będzie as. Nie, kurde. Fuck! Kurde, jakbym uderzył w samochód, to może by go zabiło nawet. Dobra, nieważne. Kuszakus, wchodzisz normalnie w pasztet. Także, co, jak uważacie, jak to wygląda, jaka może być wasza teoria, znaczy jakie są wasze teorie na temat tego, dlaczego Rock Alone 2K ma tak strasznie wysoki poziom w Battlefield Heroes? Co mogło zajść? Czy przekupiono Rocka Alone 2K, żeby nagrał recenzję Battlefield Heroes? Czy może jest coś na rzeczy? Czy EA kiedyś było na tyle kasiaste, żeby właśnie... Cholera. Żeby właśnie bawić się w taki sposób. Wynajmować sobie wielkiego youtubera, by nieco podpropsował ich delikatnie już wtedy upadającą grę. Bo w 2012 roku, jakby nie było, gra zaczęła upadać. W zasadzie zaczęła upadać już wcześniej, ale tak jakby to powiedzieć... Oj, wytyfy. 2012 rok to był taki właśnie już gwóźdź w trumnie Battlefield Heroes. I bardzo mnie ciekawi, jaka jest wasza opinia na temat tego, że Rock Alone 2K ma bardzo ciekawy poziom na swojej postaci. I ewidentnie była ona edytowana. A my już do końca rundki może po prostu zajmiemy się samym gameplayem. Wiecie, ciśnieniem. Będzie jakiś... no kurde, nie wierzę. No po prostu... Ach, fuck. Nie uciekniesz mi, kolego, nie uciekniesz. Uwaga. Kill z bazuki? No nie, no dobra, już myślałem, że się uda jakiegoś fajnego RPG killa. O, tutaj kolego. O, fuck. Serio? No serio? Panie Ferrari, dostanę... Tak. Stójcie w miejscu. Ostatnio ktoś mi dał poradę. Kuszakus? Okej, jak on to robi? Ej, dobry jest, kurde, trzeba przyznać normalnie. Ja też mam tę broń, ale nie używam jej specjalnie, bo mi się nie chce nigdy. Okej. Pole osłabiające. To niedobrze dla mnie, to niedobrze. Tego się uda pod... uda się go podbić. No. Chwalę, raz zlamiłem. Okej, idziemy normalnie. Bandażujesz swój czołg, co? Ja ci nie pozwolę, nie pozwolę ci. Okej, uwaga, będzie kill z bazuki. Jest! W końcu jakiś kill z bazuki, super. Ostatnio kupiłem sobie ten... O, czekaj, Ferrari jest? Okej, Ferrari jest. Ostatnio kupiłem sobie ten śmieszny... O, kurde, nie. Gdzie on jest? Okej, już go nie ma. To jest za chwilę nasz szwagier, przyjdzie od pleców robić plecy. Od pleców robić plecy, wytyfy. Dobra, ostatnio kupiłem sobie tą śmieszną dyniogłową bazukę. Nie wiem tu do końca, jak to się nazywa, coś tam. Dyniogłowica zniszczenia Alberta. Dobra, wiecie co, wymyślam. Nie wiem jak się nazywa ta bazuka. Doomskull, czy jakoś tak. Uda się go wybić? Pięknie, normalnie, calculated. To było coś zajebistego. To było po prostu RPG na najwyższym poziomie. Tego też RPG zrobiliśmy. Tylko, że niestety się schował, ale teraz go RPG jeszcze dobijemy. Nie dobiłem go, nieważne. Woli shot. Jak to się stało, wytyfy? Dobra, Kuszakus. Koncentrujesz się. LOL! A nie, to jest... Wytyfy! Ja już nie wiem, co się dzieje w ogóle. Okej. Patsy. Okej, udało się go za... Nieważne, zginąłem. Udało się go zabić. Nie, to była tylko asysta. Fuck! Cholka. Ach, te lagi. Ach, te zajebiste lagi. To jest podobno coś takiego, że... jak jest nowy gracz na serwerze, prawda? To się jego customizacja... Jakie on ma bronie? Wytyfy, myślałem, że to są duale, chyba nie jednak. W każdym razie, jak się wczytuje customizacja każdego nowego gracza na serwerze, to strasznie wtedy gra laguje. Jakoś tak to działa chyba, jeżeli się nie mylę. Co tu się dzieje? Tu jest chyba jakiś gunner na górce? Nie? Łe, no to kurczę, zmarnowałem tylko czas. Fuck. Cholera, jak on to robi, że on podskakuje z tego, kurczę? To jest chyba nowy sposób na granie. Ja muszę to obcykać, czy można robić rocket jumpy z tej spluwy. Cholera, nie, to jest coś, co ja muszę sprawdzić. To jest coś, co ja na pewno muszę sprawdzić w następnym odcinku, bo ja tego tak nie mogę zostawić. Dobra, czekajcie, tylko zmniejszę sobie do tego admin chata, bo to mi się za bardzo nie podoba. O, fuck, ale mnie obijają. Kurczę, awczącego bijecie? To nie jest zbyt fajne. Znaczy, nie jest też zbyt fajne z naszej strony, że ich ten spawn rapujemy. O, panie, Dobra, kurde, udało się mu. Ferrari, jesteś ze mną? Nie jest ze mną. Nieważne, idziemy do niego dołączyć za chwilę. Kurde, zmarnowałem bandaż akurat teraz. Ferrari! Kurde, niech cię szlak trafi. Bijemy tego ziomka. Ja już myślałem, że będzie AFK kit fajny.
Można nawet, z moim celem dzisiaj nie jest aż tak strasznie źle w sumie, jakby nie było. Pomimo tego, że nie jestem w stanie jakoś tak by fajnie dostosować czułości myszki. Ej, co on zrobił przed chwilą? O Jezus Maria, to ten granat osłabiający. Nie udało ci się zblastować, co? Nie! Wygraliśmy wszystkie trzy flagi w ostatniej sekundzie. Co wy na to powiecie, nie? Zajebiście. Dobra, powiedzcie mi, co sądzicie o tym, że Rock Alone 2K ma jakoś dziwnie zboostowaną postać na swoim koncie. Jestem bardzo ciekaw waszych teorii spiskowych. Ja już jedną swoją teorię spiskową stworzyłem. Zajebista, nie? Wiem. Daj mu 2K w łapę, żeby nagrał recenzję. 35 kili! To nie wynik dla debili. Zajebiście, nie? Pozdrawiam was, do zobaczenia w następnym odcinku. Juuu!